dobry Państwu. To, co się dzieje na Ukrainie, drodzy Państwo, jest przedstawiane w telewizji w sposób taki, że Rosja jest naszym wrogiem, że Rosja nam zagraża i że może dojść tutaj w środkowej Europie do wojny i że my mamy pomagać Ukrainie. Ale drodzy Państwo, chciałem Wam nakreślić ten problem z innej strony. To będą nie moje przemyślenia, nie moje opinie, tylko to będą przemyślenia Romana Dmowskiego, który w 1930 roku napisał książeczkę Kwestia ukraińska. Ta książeczka jest nie do nabycia w księgarniach, nie jest do nabycia też na Allegro, ale można ją pobrać z internetu i sobie po prostu ją wydrukować na swojej prywatnej drukarce. Ja to zrobiłem. To jest około 28 stron wydrukowanych na formacie A4, a jeżeli wydrukuje się tą książeczkę w mniejszym formacie i w mniejszej czcionce, to będzie dosłownie niecałych 8 stron. Drodzy Państwo, dlaczego państwa zachodnie interesują się Ukrainą? I teraz będę cytował przemyślenia Romana Dmowskiego. Pytanie, dlaczego Niemcy, nie posiadając ludności ruskiej w swoim państwie, tak żywo się tą kwestią zajęły? Nie mogła to być idealistyczna, bezinteresowna chęć popierania odradzającej się narodowości, ile że zainteresowanie kwestią wychodziło od rządu i od sfer reprezentujących zaborczą politykę niemiecką. Było to wygrywanie kwestii w interesach niemieckich. Przeciw komu? W okresie poprzedzającym wojnę światową Niemcy patrzyły na Rosję jako na pole swej eksploatacji ekonomicznej i sferę swych wpływów politycznych. Nawet poza granicami Niemiec czasami traktowano Rosję jako część szerszego imperium niemieckiego. Z tego stanowiska dążyli oni do osłabienia zarówno politycznego, jak i gospodarczego. Teraz, drodzy Państwo, następny cytat. W ostatnich latach dzięki węglowi i żelazu Zagłębia Donieckiego oraz nafcie kaukaskiej Ukraina stała się przedmiotem żywego zainteresowania przedstawicieli kapitału europejskiego i amerykańskiego i zajęła miejsce w ich planach gospodarczych i politycznych urządzenia świata na najbliższą przyszłość. Do tego trzeba dodać, co nie jest wcale najmniej znaczącym, rolę, jaką Ukraina obok Polski odgrywa w zagadnieniach polityki żydowskiej. Przed II wojną światową Polska i Ukraina były największym skupiskiem ludności żydowskiej na świecie, nie tylko w Europie. Następny cytat. Ukraina stanęłaby od pierwszej chwili wobec wielkich zagadnień wielkiego państwa, przede wszystkim stosunek do Rosji. Rosjanie musieliby być najniedołężniejszym w świecie narodem, żeby łatwo pogodzić się z utratą olbrzymiego obszaru, na którym znajdują się ich najurodzajniejsze ziemie, ich węgiel i żelazo, który stanowi o ich posiadaniu nafty i o ich dostępie do Morza Czarnego. Następnie eksploatacja tego węgla i żelaza ze wszystkimi jej konsekwencjami w ustroju i w życiu gospodarczym kraju. Wielkie zagadnienie przedstawia pobrzeże czarnomorskie. Etnicznie niebędące ukraińskim, stosunek do ziem dońskich, do nieukraińskiego Krymu, a nawet do Kaukazu. Naród rosyjski ze swymi tradycjami historycznymi, z wybitnymi instynktami państwowymi, stopniowo do uporania się z tymi zagadnieniami dochodzi na swój sposób do ich rozwiązania. Nowy naród ukraiński musiałby od razu znaleźć swoje sposoby sprostania tym wszystkim zadaniom i niezawodnie dowiedziałby się, że jest to nad jego siły. Co prawda znaleźliby się tacy, którzy by się tym zajęli, ale tu właśnie występuje tragedia. Nie ma siły ludzkiej zdolnej przeciwdziałać temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we własnych krajach. Kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów przemysłu, techników i kupców, spekulantów, intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji. Niemcom, Francuzom, Belgom, Włochom, Anglikom i Amerykanom pośpieszyliby z pomocą miejscowi lub pobliscy Rosjanie, Polacy, Ormianie, Grecy, wreszcie najliczniejsi i najważniejsi ze wszystkich Żydzi. Zebrała się tu cała swoista Liga Narodów.
Te wszystkie żywioły przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita, bo chyba żaden kraj nie mógłby poszczycić się tak bogatą kolekcją międzynarodowych kanali. Widzieliście, drodzy Państwo, co działo się, kiedy Ukrainą rządził Janukowycz. Ogromna korupcja, złodziejstwo, bandytyzm, pałace, których nawet szejkowie arabscy nie posiadają. Julia Tymoszenko zresztą, która należy do tej grupy polityków, która przejęła władzę po ucieczce Jankowicza z Ukrainy, też jest ukraińską oligarchą i nienarodowości ukraińskiej, drodzy Państwo. Wojna wtedy z Chinami będzie coraz bardziej wojną z państwem przemysłowym, a to brzmi bardzo poważnie. Gdyby Rosja została pozbawiona Ukrainy, a przez to węgla, żelaza i nafty, została pozbawiona jej widoki na przeciwstawienie się Chinom. W wojnie stałaby się wkrótce znikomy. Historia bliskiej przyszłości byłaby historią posuwania się państwowego i kolonizacji chińskiej ku Bajkałowi, a potem niezawodnie dalej. Byłoby to zgubą Rosji. Z punktu widzenia niejednej polityki pożądania przyszedłby wszakże czas i to może dość rychło, kiedy narody europejskie spostrzegłyby i nawet odczuły, że Chiny są za blisko. To położenie sprawia, że Rosja, jakikolwiek rząd w niej rządziłby, musi bronić Ukrainy jako swej ziemi do ostatniego.